Ja mam takie pytanie odnośnie tego, co było w Ewangelii, że ksiądz powiedział odnośnie cnot, jeżeli dobrze pamiętam, o Duchu Świętym, tak, czyli o tych dobrych głosach i tak samo o tych złych. Chciałem się spytać, ponieważ jeżeli człowiek, że tak powiem, zaczął nad sobą pracować, szukam tu tylko może jakiegoś potwierdzenia, ale czy jest tak, że niektóre zmiany zachodzą w człowieku długofalowo, a niektóre krótko? I powiązane jakby z tym jest moje drugie pytanie, czy jeżeli człowiek kiedyś był lepszy, a zabłądził, czy może być na takim nadal? Czy może powrócić do swojego stanu wcześniejszego? Mimo tego, że teraz jest bardziej dorosły, ma więcej problemów i jest mu trudniej pokonać. Najważniejsza sprawa, wydaje mi się, w tej kwestii rozwoju życia duchowego, to jest ta, że tu Pan Bóg wyznacza rytm. On jest naszym mistrzem. On daje łaskę. My, nasza rola polega na tym, że my otwieramy się na działanie Bożego Ducha. Stwarzamy Mu przestrzeń, to co powiedziałem. Wyrażamy nasze tak, niech mi się stanie, mówiąc tak jak Maryja. Więc On wyznacza rytm. Może coś dokonać w jednej chwili i już, a może to rozkładać, że tak powiem, czasowo i może to trwać bardzo długo, nawet do końca życia może się będziemy borykać z jakąś tam słabością, bo Pan Bóg wie lepiej, co jest mi potrzebne, jaki rytm w moim przypadku jest najwłaściwszy. Oczywiście, że ode mnie też wiele zależy. Ten etap oczyszczania, prawda, tego wysiłku, ascezy, którą proponuje również Ewagriusz i wszyscy mistrzowie życia duchowego. Nie podkreśliłem tutaj, że królową cnót jest oczywiście pokora. Więc jeśli ktoś chce bardzo szybko walczyć ze złem i postępować na tej drodze życia duchowego, to przede wszystkim powinien się skupić, jeśli chodzi o swój własny wysiłek, na pokorze. To jest największa broń, najbardziej skuteczna w walce ze złem, bo on jest ojcem pychy. I tu możemy mieć wtedy nadzieję, że Pan Bóg szybciej będzie, że tak powiem, odpowiadał, bo będzie widział nasze zaangażowanie, naszą chęć, naszą otwartość, prawda, nasz wysiłek. Więc to jeśli chodzi o pierwsze pytanie. Drugie dotyczyło... Czy można wrócić do poprzedniego złego stanu? A, generalnie nie bałbym się... Znaczy chodziło mi o takie... Człowiek wiadomo, jak się rodzi, że tak powiem, jego dusza jest czysta, tak? Nieskazitelna. Dziecko nie ma, że tak powiem, grzechu. Bynajmniej ja to tak przyjmuję, tak? Bo nie jest nawet świadome tego, co robi. Chciałem się spytać, czy jeżeli człowiek jest młody, powiedzmy ileś lat wstecz, no jestem osobą młodą, ale powiedzmy niecałe pół mojego życia wstecz, człowiek już miał pewne problemy, wydaje mi się, że pokonywałem je lepiej. Czy człowiek, który już jest z jakimś tam stażem, że tak powiem, no mniej jakby odporny, czy może po prostu wrócić do tego samego stanu? Nie wiem, czy ksiądz mnie rozumie. Mam nadzieję. Pierwsze sprostowanie, powiedziałbym, jest takie. Dziecko, które się rodzi, nie ma duszy czystej, ponieważ jest obciążone grzechem pierworodnym. Dopiero chrzest uwalnia dziecko od tego grzechu, natomiast skutki pozostają, więc nie jest tak, jak to się niektórym pedagogom wydaje, że wystarczy dziecku nie przeszkadzać, a wszelkie dobro, które w nim jest, na pewno uczyni z niego świętego, bo to jest bzdura. Niestety mamy, jak mówi doświadczenie i Biblia, mamy w sobie tendencję i ku dobru, i ku złu, po grzechu pierworodnym, prawda, jako skutek. Więc to jest pierwsze. Po drugie, w tym rozwoju wszelakim, ale może tym bardziej w życiu duchowym, chyba nie chodzi o to, żeby wracać do czegoś. No, może w pewnym sensie, ale tutaj byłbym ostrożny. Zawsze idziemy do przodu. Nawet jeśli gdzieś tam nasz stan się pogorszył, prawda, przez jakieś porażki, przez pewne wady, które się uruchomiły i tak dalej, to generalnie już mam teraz bagaż nowych doświadczeń,
A wydaje mi się, że to są doświadczenia nader pozytywne, ponieważ właśnie o to chodzi w życiu duchowym, żeby uświadomić sobie całkowitą bezradność. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Po raz trzeci przywołuję ten tekst Chrystusa. Im więcej porażek, tym bardziej jest we mnie taka rzeczowa świadomość, jak nędzny jestem. Tym bardziej mogę się otworzyć na totalne działanie Bożego Ducha, który właśnie z tej nędzy mnie podniesie i sam uczyni mnie święty, bo ja o własnych siłach tego nigdy nie osiągnę. Więc nie chodzi o to, żeby wracać do jakiegoś tam stanu, że kiedyś trochę lepiej mi było, prawda, jakoś tam mocniejszy byłem, bo na tamten czas tak to Pan Bóg, że tak powiem, dopuszczał, tak? Ale nie chodzi o to, żebyśmy się zafiksowali na jakimś poziomie, tylko cały czas wzrastali duchowo, a do tego niestety zwykle są nam potrzebne porażki, które mają ogromne znaczenie, żeby dokonało się tak zwane drugie nawrócenie nasze. Bo przy pierwszym nawróceniu to nam się wydaje, że my jeszcze o własnych siłach całkiem możemy powojować dla Pana Boga, prawda? Zdziałać tam, ponawracać ludzi, czy nie wiem, co tam jeszcze. To jest błąd. Nic o własnych siłach nie zrobimy. No i stąd te porażki zwykle się pojawiają prędzej czy później, ale one są świetne, to jest konieczne, ten kryzys. No, pod warunkiem, że szukamy cały czas Boga i prawdy, mamy jakiegoś kierownika duchowego, to nam pomoże skorzystać z tego kryzysu i pójść do góry, współpracować bardziej z Bożą łaską.